Precyzyjne badania na hamowni wykazały, że różnica między jazdą na gazie i na benzynie to zaledwie 2 konie mechaniczne. Ale te cyfry, badania to jedno. Hamownia, laboratorium. Mnie interesuje, i Was pewnie też, czy rzeczywiście to ma przełożenie w praktyce. Jak ten samochód przyspiesza? Czy jest dynamiczny? Czy straty tych koni mechanicznych są zauważalne, czy niezauważalne? Dobra, czas ruszyć na miasto. Warto by było sprawdzić to podczas podjazdu pod jakąś górkę. Każde miasto, mniejsze, większe, ma górkę. Gdzie? Na parkingu w galerii handlowej. Więc pojedziemy sobie właśnie na taki parking i zobaczymy, czy podczas podjazdu, gdzie trzeba wolno dosyć jechać, bo te parkingi są tak zrobione, że no wolno jedziemy tam po tych łukach, czy na gazie da się podjechać i nam to auto nie zgaśnie, czy będą jakieś problemy. Mamy galerię, mamy parking, zasuwamy. Parking górny. Jedziemy. Jak do góry, to do góry. Jedziemy dalej. Jedziemy do góry. Spokojnie. Bardzo małe obroty. Ja już przesadnie nawet tych obrotów staram się nie dodawać. Glubok daje radę. Jeżdżam dynamicznie, ale powoli. Nic nie prycha, nic nie szarpie. Jestem na kolejnym piętrze. Gdzie w mieście sprawdzić efektywność Blueboxa? Przydaje się w takich sytuacjach, kiedy musimy dynamicznie ruszyć. O, chociażby teraz, na przykład, pan mi zajechał drogę. No, oczywiście, będziemy go chcieli wyprzedzić, ale tu się nie da. Ale dynamiczne ruszenie, gdzie jest potrzebne? Na przykład przy włączaniu się do ruchu z podporządkowanym. Tam wtedy przydałoby się, że kiedy włączamy się już do tego ruchu, auto nam nie zgaśnie. Gdzie jeszcze? Na światłach. Jeżeli stoimy na tak zwanym pole position, mamy światło zielone, to dobrze by było, żeby ruszyć dosyć dynamicznie. Oczywiście nie trzeba mielić tam tymi oponami, bo to obciach. Nie chodzi o to, żeby palić laczka, ale żeby tak dynamicznie ruszyć i żwawo ruszyć spod tych świateł, żeby inni też mogli się na tym zielonym załapać. Proszę bardzo, panie sobie przychodzą. O, za mną już się tworzy korek, a ja teraz muszę odjechać sobie spokojnie. Idealnie, na gaziku jadę. Bardzo ładny ten ratom. Pojedźmy teraz na przykład na rondo, gdzie również mamy taką sytuację, że musimy włączyć się do ruchu na tym rondzie. I też przydałoby się, żeby nie włączać się do tego ruchu 8 lat, powolutku tocząc się z drżącym silnikiem, tylko dynamicznie odjechać, włączyć się do ruchu, przejechać rondo i z niego zjechać. Poszukajmy ronda. Kiedykolwiek był w Radomiu, musiał przez to rondo przejechać. Teraz to się nazywa Rondo Narodowych Sił Zbrojnych. Przy wjeździe właśnie do Radomia. I tutaj trzeba się włączyć do ruchu, bo to jest dosyć duży ruch. Dynamicznie, pach, jedziemy i jesteśmy na rondzie. Kolejny plus dla Blueboxa. Muszę przyznać, że podczas jazdy w mieście Bluebox daje radę. Ale przecież nie jeździmy tylko w mieście. Chodźcie, pojedziemy sobie poza miasto.